By realizować marzenia, potrzeba ludzi również urniętych jak ty. Takich ludzi, którzy chcą pojechać z tobą na koniec świata. Tym końcem świata dziś jest Spitsbergen. Lodowa pustynia, przynajmniej tak większość ludzi widzi właśnie koło podbiegunowe. Ja postaram ci się pokazać, że jest zupełnie inaczej. Ba, postaram ci się pokazać, że tak na dobrą sprawę na Spitsbergen jesteś w stanie się wybrać nawet przy skąpych ilościach funduszy. Czy warto wybrać się na Spitsbergen? Postaram ci się pokazać w serii filmików, w których dzień po dniu będę pokazywał, co dokładnie robiliśmy, gdzie pojechaliśmy i ile za to zapłaciliśmy. W tym momencie jedyne, co musisz wiedzieć, to to, że warto wziąć kartkę i długopis i zacząć planować swoją wyprawę życia. Coś, co naprawdę cię zmieni. A tam na tą górę jutro wchodzimy. Na którą? Na samą górę, tam. W to miejsce. I tam na samej górze znajdują się właśnie... Gdzie tam? Gdzie tam? Tu? Jak najbardziej, na tą górę... Spitsbergen często bywa z ludźmi. Bardzo często brak punktu odniesienia, nie ma miast, nie ma wieżowców. Coś, co wydaje się pagórkiem, w rzeczywistości może być dwukilometrową górą. Żeby było tego mało... W Polsce wchodzisz na 2 km, ale zaczynasz z 1400, więc w rzeczywistości wchodzisz na 600. Tak naprawdę tutaj, by wejść na 2 km, zaczynasz od morza. Lewy skos, jaki lewy skos? Przód, 11:10, na 10. Aha, tam były jakieś namioty. Nie, ale czarne to jest fajnie położone. To naprawdę mi się nie przychodzą, to ja po prostu miasta. Nie, tutaj mi się nie przychodzą. I to tam będziemy spać? Tak. Nie, rzecz biorąc, synku, na dworze jest naprawdę piękny. Znaczy ja myślę, że wiesz, będzie też inaczej, jak się nie pobieramy i tak. Proszę bardzo, feranek kojota. To jest dopiero pojrany. No i no, nie Boże, tylko ja was pokazuję. Tak. Cześć, Krus! No dobrego, to jest super, no. Dobre. Tyle piliście przez noc. Noc jest tutaj pojęciem względnym, ponieważ na Spitsbergenie w lato, a tak, to jest właśnie lato, noc w ogóle nie przychodzi. Słońce nie zajdzie ani razu. Jeżeli przejdzie na drugą stronę, to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać się nad biegunem północnym. Spitsbergen jest eksterytorialny, jednak znajduje się pod jurysdykcją Norwegii. Małe miasteczko, położone 4,5 km od lotniska, niemal wymiera w trakcie nocy polarnej i zostaje w nim niespełna 300 osób. To, co na pewno musisz wiedzieć, to fakt, że nie wolno ci opuścić miasta bez posiadania broni, a dokładniej bez posiadania karabinu, który jako jedyny jest w stanie zatrzymać białego niedźwiedzia. Zwierzęta jesteś w stanie spotkać praktycznie wszędzie, z wyjątkiem tych w Sim Zaprzęgu. Wszystkie inne są dzikie. O ile dzikim można nazwać renifera, który całkowicie nie boi się ludzi. Warto też wspomnieć o tym, że praktycznie żadne inne zwierzęta nie boją się ludzi, gdyż w najnormalniej świecie ich nie znają. To jedyne miejsce na Ziemi, w którym ptak będzie cię odganiał od swojego gniazda. Będzie latał nad głową, trzepotał skrzydłami i próbował cię udziobać, jeżeli znajdziesz się zbyt blisko jego jajek. Samolot wylądował o pierwszej w nocy, co oczywiście dało nam tylko kilka godzin na przespanie się. Potem ruszyliśmy 4,5 km do miasteczka, by pożyczyć karabin, a następnie z powrotem. Znów do lotniska, które teraz widzisz w tle, tylko i wyłącznie po to, by wspiąć się na górę, na której znajduje się baza NASA, skąd za chwileczkę zobaczysz właśnie takie widoki. By zrobić zdjęcia na Spitsbergenie, musisz uzbroić się w cierpliwość. Jak widzisz, pogoda nas nie rozpieszcza, ale już za chwileczkę, dosłownie po pół godzinie, tych chmur nie było, a zdjęcia wyszły naprawdę fajne. Baza NASA to nie jedyna atrakcja. Tak na dobrą sprawę jest dodatkiem do banku rezerw nasion, który znajduje się u podnóża tej góry. A samo wejście na szczyt i zejście dało nam szansę, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest nasz zespół. To ledwie pierwszy dzień, początek.
Niewyspani, po kilkunastogodzinnej podróży, chcieliśmy zobaczyć coś wyjątkowego i zobaczyliśmy. Chmury powoli znikały, a my coraz bardziej koncentrowaliśmy się na robieniu zdjęć i rozmowach, ciesząc się tym, co nas otacza. A potem, bardzo powolutku, zaczęliśmy schodzić na dół. I choć pewnie do tej pory cię to nie interesowało, zrobiliśmy 25 km tylko i wyłącznie po to, by wrócić do punktu wyjścia. I zmęczeni, ale bardzo podekscytowani naszą pierwszą przygodą, zrozumieliśmy, że na Spitsbergenie jest kilka rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. A takie rzeczy jak czas, wysokość, odległość, godzina, czy dzień, czy noc, to tylko i wyłącznie pojęcie względne. W kolejnych filmach pokażę ci kolejne dni. Na koniec pokażę ci krok po kroku, co musisz zrobić, by tutaj przyjechać, by całkiem tanio przeżyć swoją przygodę życia.